Witam wszystkich, zapraszam do oglądania Star Wars Jedi Ocalały. Poprzednim razem zakończyliśmy na statku. I mamy udać się na Koboh. Ok, zobaczmy, czy jeszcze coś tutaj... Nie będziemy personalizować nic. Punktów nie mamy. Prawie mamy jeden punkt. Ale troszeczkę brakuje, dobra. Nie używałem ich od złomowiska na Brace. Dał mi okej, możemy sobie posłuchać, tak, o różnych przedmiotach. Skrzynka z narzędziami Kordowy z Bogano. Większość jego rzeczy pewnie wciąż tam jest i na kogoś czeka. Okej, lećmy dalej. Lądujmy. Wszystkie systemy padają. Jakiś pomysł? Restartuję silniki. Niezły mały. Nie dolecimy do hangaru. Lądujemy. Trzymaj się, Mini! Spalone. Coś się uszkodziło, jak widać. Bez naprawy nigdzie nie polecimy. Dobrze. Jesteśmy tu. A to musi być placówka. A, chyba w końcu zobaczymy kantynę Griza. Dobrze. Chodź. Zobaczmy, czy nic tutaj nie mamy. Nic. Spójrzmy na mapkę. Okej, cały czas prosta droga. Przynajmniej na razie. Tak tu spokojnie. Prawo by się to spodobało. Dobre mały, daleka droga przed nami. Po ścianie. O kurde. Czyli Gris jest po drugiej stronie? Pozwolisz, że się temu przyjrzę? No fajnie to wygląda. A, coś takiego. Trontorzów. A to dopiero wielka bestia. Mamy cel. Teraz trzeba do niego dotrzeć. 300 metrów. Wydaje się niedaleko. Aczkolwiek... Pewnie będzie to daleko, podejrzewam. No dobra. Na razie nie mamy żadnych przeciwników, spokojnie. Tutaj jest winda chyba. Okej. Ostatniego Luker Hulka widziałem na Brace. Dawno temu. Prał. Mamy punkt odpoczynku. Dalej, modliszka sama się nie naprawi. Liczę tylko na to, że Gris ma potrzebne części.
O, trening jest? Co to takiego? Ćwicz ataki swoim mieczem, ćwicz blokowanie ataku wroga, odbijanie, parowanie, uniki. Aha. A zaawansowany? No dobra, opuścimy, nie będziemy tego robić. Ale fajna sprawa. Ja sobie może poza nagraniem właśnie poćwiczę parowanie. I tak się zastanawiam. Te czerwone ciosy pewnie będzie można też parować. Na pewno będzie można wykupić jakąś umiejętność, dzięki której będziemy mogli właśnie parować również te czerwone ciosy. Tam możemy wejść, ale zanim tam wejdziemy, ja bym jeszcze się rozejrzał. Stąd przyszliśmy. Dobra, tutaj będzie linka. A w którym kierunku mamy się udać? Tam mamy też przejście. Kurde, dużo kierunków mamy. Nie można, a czemu? To wygląda jak linka do wystrzelenia. Na górze jest skrzynka, fajnie. No to od tego zaczniemy w takim bądź razie. Fotoreceptory. Czyli coś dla BD. Teraz tak, tutaj podejrzewam, że nie wejdziemy. Na razie. No właśnie. A, ale można przeskanować. Te wrota chyba nie działają. Tam możemy. Ale tutaj mamy przedmiot, więc idziemy najpierw tutaj. Co to? Kolejny odłamek? Nie. Czekaj! Stój! Bardzo mało nam brakuje już do wykupienia. O! No właśnie, tego nam było trzeba. Tego nam było właśnie trzeba. Zardzewiały. Tak jak wszystko wokół. A, możemy przeskanować wroga. No dobra. Lećmy. Tutaj już mamy wszystko sprawdzone. Chyba, że można przejść. Nie, nie można przejść już tam. Spójrzmy jeszcze na mapkę dla pewności. Tak, tutaj mamy już wszystko. Orzesz ty, kurde! Nie wiem, jak to nazwać nawet. Stworzeniu. Nasiona. Mogę je zasiać. O! Tylko gdzie? Nasiona? Drgawiec to jest. Okej. Zaczniemy sobie od wykupienia czegoś. Odpoczynek również. Tego nie mogę, bo trzeba dwa punkty.
chyba tutaj nic. A nie, mogę. Skraca czas potrzebny do leczenia z Teamem. No dobra, wykupimy. A co jest następne? Z Teamem uzupełniają częściowo wskaźnik mocy. No dobra, to bym chciał. Ale tutaj będziemy potrzebować dwa punkty. O, przeciwnicy, nareszcie. Załatwić go. Stój, intruzie. Odgadaj! Prawda! To nieprawdopodobne! Mam cię! Droidy bojowe. Przeskanować. Dobra robota. Ten statek jest na terenie jeźdźców chaosu. Tam mamy parę droidów. To znaczy, że należy do mnie. A teraz ruszaj. Zarwij go. O, proszę, coś tu mamy też. Zobacz, to priorytet. Czwarty odłamek. Priorytu. Aj, też można. Grzyby. Jedziemy teraz. Okej. Wyglądali na separatystów, jakich pamiętam. Nowy przeciwnik, dobra. Czyli oczywiście skanujemy. No dobra, możemy lecieć dalej. Grzyby? A nie. Zmiażdżony poszukiwacz. O kurde, ale mnie wystraszył. Dajesz tym, mały! Tam widzę punkt medytacji, ale jeszcze mam bardzo daleko do tego punktu. Ciekawe, czy nie mogłem przeskanować tych przeciwników też. Okej, gdzie teraz? Tutaj mam coś. Tylko jak? No właśnie. No jakoś tędy. Aha. Po tych zaroślach. Wow! Co za widok. Czy to olbrzymi? Fajny? To leć. A nie, myślałem, że go pociągnie i zrzuci. Zapomniałem, jakie są gadatliwe. Dobra, BD. Aktywuj. Aha, i teraz mamy tą linkę. No dobra. Oczywiście sobie skorzystamy.
Wrócimy się na chwilę do punktu medytacji, odzyskamy energię. Ruszamy. Okej, skorzystajmy z linki. Tak tylko się zastanawiam, czy tam nic nie było tutaj pomiędzy, ale raczej nie. Dobra. Lećmy dalej. Nie. Co to za dźwięki? Aha, tam jakiś potwór. Kolejny dzień, kolejny droid zmierzony, uszkodzony lub stracony. Eliminuję. Na celowniku. Dobra, załatwiony. Te droidy na pewno służą już komu innemu. Ale nie są takie trudne, całe szczęście. I tak denerwujące jak ta sonda na przykład, która wybuchała, zabierając prawie cały pasek energii. Aha, tędy. No oczywiście, że się zawali. Szybko, właśnie, szybko, szybko. Sporo tej smoły. Bądź ostrożny. Co to jest? Dobrze, a więc wybuchają. Dobrze wiedzieć. To nie brzmi zbyt dobrze. Czyli coś musimy zniszczyć nimi. Aha. W ten sposób. No dobra, tutaj chyba musimy. Tam jakiś śmieszny przeciwnik na nas czeka. Linka. Czyli skrót do skrótu, że tak to nazwę. Ale nie musimy wracać, mamy całą energię, wszystkie apteczki. Statek utknął, he? Co ty nie śmieszny robocik. Szkoda, że nie możemy pomóc. Nie możemy pomóc, to co mamy zrobić? Mamy to olać i po prostu lecieć dalej? No to wygląda i widzę skrzynkę. A w niej? Krótka broda. No to wszystko mówi samo za siebie, co to jest. Jeszcze daleko, jeszcze bardzo daleko. Zbliżamy. Chyba widzę wyjście. Tuż za tym stworem. Chodźmy dalej. Tam widać punkt medytacji. Chodźmy dalej, no ale momencik. A, tędy, dobra. Nic nie ma, nie ma. Ty też jej nie widzisz, ale jesteś droidem, nie musisz. Ważne, że Rey nie zmienisz. O, to chodzi. Nie martw się, ja jestem twardzi. Rozpocząć karę.
panująca szybkość. O kurde. Ostro. Nie spodziewałem się tego. W każdym razie mamy dwa skróty, więc bardzo szybko tam wrócimy. I zaraz odbierzemy nasze punkty. Teraz powoli. Albo zaraz. No właśnie. Co ja się tu kurde szczypię z takimi leszczami. Tam jest ten, który mnie zabił. Jest aż trzech przeciwników. Więc wolałbym tego robota zaatakować. Intrus! Nasze życie... Patrzcie, jak złapeusz ucieka! Uderzenie! O kurde! Bidi, z tym! Ich jest dwóch, to jest niesprawiedliwe! I to nazywasz walką? To było szybkie! Nacieram! Tylko słabi uciekają! Nigdy się nie poddam! Padł? No, z jednym to już co innego! Dobra, udało się i już mamy tutaj punkt medytacji. Bardzo dobrze, bo było nieźle, muszę przyznać. Ci jeźdźcy to zwykli mordercy. Zasada podobna jak w Souls-like'ach, czyli... Jak raz zginiemy i odzyskamy nasze punkty, to jest ok. Jak dwa razy zginiemy, to już punkty tracimy. Oddychaj. Dobra, teraz mamy dwa kierunki. Aczkolwiek myślę, że tu może być jakaś skrzynka. Już nie wiadomo. On nam pomaga? A nie, nie. No, ciekawie jest.
spadły. Szkoda, że spadł. Chciałem go zeskanować. Można jeszcze. Ta? Zobaczmy. Goroko. A zaraz, a można kamieniem cisnąć. Okej, znowu Bidi. Gniazdo. To przywlekło tu swoją ofiarę i... Co to? Chyba ten przedmiot wydłuża pasek mocy. Jeżeli się nie mylę. A nie, esencja zdrowia. Zwiększono maksymalne zdrowie, no świetnie. Wygląda jak arena z bossem, ale my tutaj byliśmy przecież przed chwilą. To tylko z drugiej strony. Dobra, tutaj było trzeba przyjść tylko po ten przedmiot. Dobra, ale to bardzo opłacalny przedmiot. Troszeczkę nam ułatwi rozgrywkę, ale dosłownie troszeczkę, bo jest to naprawdę bardzo mały kawałek. Okej, oczywiście odpocznijmy. Zastanawiam. O, szybka podróż jest jeszcze. Się zastanawiam, jak wykupić więcej tych stymów. Czy tutaj gdzieś to jest? Pojedynki, dezorientacja. Może musimy znaleźć, nie wiem. Zobaczymy. Musimy tylko się tu jakoś przedostać. Gris będzie zaskoczony, jak nas zobaczy, nie? Okej. Dwa kierunki, trzy kierunki. A tutaj ten statek. Okej. Może o lewej. To jest jakieś dziwne. Coś z tym będzie można zrobić, pewnie mając jakąś odpowiednią zdolność zniszczyć to. Windy tu nie ma. Tu nic nie ma tak naprawdę. Ale to jest na pewno jakieś ukryte miejsce. Oj, tutaj znowu to jest. No, coś czuję, że zaraz dostaniemy jakąś umiejętność związaną właśnie z tym czymś. Co, robocik, co? Aha, tutaj jakieś ciało. Te ślady po blasterze nie wyglądają przyjemnie. Ktoś dobrze celował. Kaktusowa kula. Tam możemy przebiec, ale znowu jest ten motyw. Te bomby mi potrzebne. Tylko skąd je wziąć? Warsztat nie, nie będziemy używać. O, jakiś typek. O, mam nadzieję, że nic im nie jest. Komu? Kiedy w końcu zobaczę w akcji ten... Kim jesteście? Spokojnie. Aż nam. Jesteśmy razem. Co się stało? Napadli nas jeźdźcy. Ja uciekłem. Nie wiem, gdzie jest reszta.
Co tu robicie? Poszukiwałem. Próbowałem zarobić na życie, ale smoła załatwiła cały sprzęt. Do tego jeszcze jeźdźcy i też karady. Tu jest zbyt niebezpiecznie. Lepiej stąd idź. Tak zrobię, gdy już będzie bezpiecznie. No dobra, a co tutaj? Chyba nie da się stąd sterować windą. Nie można nic przeskanować, nic. O, tam skrzynka jest. I przedmiot. Tamtędy jest zejście. Okej. Wracamy. Kolejny przedmiot do personalizacji naszego robocika, ale to jest dla nas bardziej już przydatne. Co to takiego? A nie, to tylko wspomnienie. Nie! Nie! Ale też dostajemy za to punkty i jest to związane z osiągnięciem również. Ożesz, kurde, no te zwierzaki cały czas wyskakują spod ziemi. O proszę, świetnie, co tym razem? Pewnie pasek mocy tym razem. A, punkt umiejętności zdobyliśmy. No dobra, też dobrze. Za darmożkę? Jak najbardziej. I teraz odblokujemy sobie skrót. O kurde. Ej, Bidi! Mały! Ja się na razie zawrócę. O kurde. Bardzo niedobrze. No właśnie. Kurczę, jest tu ostro, naprawdę. Trzeba to koniecznie odzyskać, ponieważ tu jest nasz punkt doświadczenia. A startujemy akurat obok. Bardzo niedobrze, straciliśmy już kawałek energii. Nasiona? Ciekawe, gdzie mogę je zasiać. Kolejny kawałek. Kiepsko się czuję, Bidi. Nie, musimy jakoś... żeby te dwa małe ściągnąć do siebie. Okej. Dym!
No i teraz tego musimy jakoś rozwalić. Używam nadmiernej siły. Oto mnie skonstruowano. Pięknie, udało się. Oj! Myślałem, że już się nie uda. To jakiś nowy robot. Mało brakuje do 2 punktów. A tutaj już tych nie ma. Na nich byśmy mogli nabić tak naprawdę. Na tych małych tutaj. I chyba tak zrobimy, żeby te 2 punkty nam wskoczyły. Tylko najpierw odpocznę, bo nie chcę już ryzykować aż tak bardzo. Ale to co chcę, to wykupić kolejny pasek energii, jakby wydłużenie paska energii. Strasznie mało otrzymujemy. Potrzeba więcej przeciwników. Gdybym te małe roboty jeszcze ściągnął tutaj do siebie. Chodź tutaj. Dobra. No i tego dużego mi potrzeba tak naprawdę. Dawaj! Skubany, jaki mocny jest. Cel osiągnięty, idziemy wykupić wydłużenie paska i lecimy dalej. Umiejętności, przetrwanie. Dobra. Teraz widzę, gdzie siedzą te zwierzaki. Dobra, nie byłem jeszcze tutaj. Co? No właśnie. Te stare tamy ledwo trzymają się kupy. Trzeba by było bombę rzucić. Ciekawe, jakbym zeskoczył niżej. Nie słyszałeś to? Zgłoś to. Kolejny załatwiony. Rejk. Ruch zachodzi. Pora ruszać. Okej. Tu mamy jakieś przejście, tam mamy jakiś przedmiot, ale... O! Ale motyw, to można tak? Tutaj jeszcze coś do przeskanowania.
bomby. To wy! Ja tylko... Kolejne wspomnienie. Rozwalić go. No dobra, lecimy dalej. A to kto to? Potwierdzam. Atakowali. Rekalibracja. Fajna balka. Droid komando, nie tęskniłem za nimi. Aha, czyli kolejny nowy przeciwnik. Rzuć mi z tym mały. Przydałby się punkt odpoczynku. Znowu mamy parę kierunków. Zajrzyjmy najpierw tutaj. O. Zamknięte. Aha, zamknięte. Co to takiego? Co tam robisz? Nie mogę otworzyć. O, jasne. Okej, spróbujmy skoczyć tutaj i mamy skrzynkę. To akurat możemy otworzyć. No i tyle. I na razie tutaj już nic nie zrobimy. Sprawdziliśmy i lecimy dalej. Będzie trzeba tutaj wrócić po tą skrzynkę kiedyś. Kolejna zamknięta skrzynka. Przeżyj. Zabawny jesteś. Niespodzianka! Dostałem! Zapominam o używaniu mocy i jeszcze mamy zwolnienie czasu też. No zapominam o tych wszystkich zdolnościach. Jest ich sporo. O, udało się otworzyć. Hej, co znalazłeś? Chcesz to nacisnąć, nie? Okej. Okay. Ale potrafią walnąć. A, już wiem, gdzie jestem. Weź wyjście z tej smolistej dziury. Teraz mogę już sobie... No właśnie. Może się przydać. Ale przede wszystkim to wróćmy do punktu odpoczynku. Żeby już nie ryzykować. Idziemy dalej, mały. I wracamy, ale zaraz jeszcze tutaj mieliśmy.
Tutaj. Ciekawe, czy aż tak daleko uda mi się to przyciągnąć. A może za mną przyleci? Leci. Skrzynka jest na dole. Dobra, idziemy najpierw po skrzynkę. A, bo przeciwnik. Myślę, czemu nie mogę wziąć. Tutaj jeszcze coś. Ananas ognisty. Musimy ominąć tę smołę. Co myślisz o tej Można poprosić o wskazówkę. Nieźle. No dobra, złapmy tą bombę. Niech ona za nami podąża. Okej. To powinno wystarczyć. Ruszajmy, już prawie dotarliśmy. Możemy teraz na drugą stronę się przedostać. Toniemy. Ruszać się. Dotarliśmy. Nareszcie. O kurde. BD1! W porządku? Oczywiście, że w porządku. Robocik umie sobie poradzić. Nie mówiłem ci, żebyś uważał, kogo skanujesz? No chodź. Mogłem cię zostawić w gnieździe Raptara. Okej, zobaczmy, tutaj nie mogę. Ananas ognisty. Tu mamy windę. No i robot. Wystrzeliwuję salwę. Potrzebuję pomocy. Na wszół. Właśnie, zwolnienie czasu. Cały czas o tym zapominam. Ej. No wiecie co? Rzuć mi z tym, Billy. A przecież to tak ułatwia właśnie w takich kryzysowych sytuacjach. Kurde! Cel zabity. Dobry jest. Ale ja też nie miałem już apteczek. Nie
każdym razie jesteśmy bardzo blisko. Więc moment i wrócimy. Nie mam zwolnienia czasu. Ależ kurde no. Szukam uszkodzeń. Nie lubię tego przeciwnika. Teraz tu następny. No nie, znowu on. I teraz ten. Nie wstawiaj oporu! Zniszczyć go! Dochodzi nam ostrzał. Przygotuj się na śmierć. Pomocy! Chyba ty. Ja się tak łatwo nie dam. Tutaj widzę, że musimy podstawić chyba. Też nie, tędy i tak nie wskoczę. Okej, ale co to mi daje, tak naprawdę? Tam widzę, że po ścianie trzeba. Jeden klocek mi nie wystarczy. Ewidentnie mamy do biegania. Dobra, a jakbym tu postawił klocek? A no, to ma sens. To ma sens. No, i mamy skrzynkę. No to już wszystko jasne. Czy to? Bagniaki! Jesteś daleko od Bogano. Bagniaki? Myślisz, że też tak naprawdę bili? A, po ścianach, dobra. No i mamy punkt medytacji. Ja również sobie w tym momencie zakończę, bo poziom wygląda, że jest dosyć długi, dlatego też nie chcę, żeby odcinek wyszedł zbyt długi. Jeżeli materiał Ci się podobał, zostaw lajka, zostaw komentarz, zapraszam również do subskrybowania kanału. Dzięki za oglądanie i pozdrawiam.